Słowo za słowo, poranny gość radia RDN nowy Sącz. Dzień dobry, w poniedziałek naszym gościem jest patryk wicher, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy, witam pana redaktora. Myślę, że takim najbardziej bieżącym i gorącym tematem jest spalarnia śmieci w nowym sączu. Za nami referendum niedzielne. Wiemy już, że referendum nieważne. Tylko około 6,5% frekwencji przy wymaganych 30%. A też przy tej okazji chciałem zapytać, jakie jest Pana stanowisko w sprawie spalarni? Pan jest za, czy Pan jest przeciw? Moi drodzy Państwo, no można było się tego spodziewać. Ja w ogóle nie rozumiem referendum w środku wakacji, jeszcze w takim terminie nieszczęśliwym, w ogóle bez promocji, bez jakiegoś wskazywania, Dość dynamicznego tych pytań, miejsc, czyli wysyłania jakichś ulotek, spotkań z mieszkańcami jakichś spotów reklamowych, więc to referendum od początku było skazane na, na klęskę co do frekwencji. Była jakieś mała determinacja w jego promocji, ale w drugim temacie też były pytania wątpliwe. Oczywiście tutaj nie wnikam, ponieważ Radni Miasta Nowego Sącza się tym tematem bardzo dobrze zajmowali, ale wiem, że pan wojewoda podjął pewne no wątpliwości co do tych pytań i też zaskarżył to mm, te pytania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. E, też takiego zaskarżenia dokonał Komitet Protestacyjny, w związku z tym i tak to referendum mogło być nieważne, choć nie znamy wyroków Sądu Administracyjnego, ale mogło tak się stać. Natomiast e, ja uważam, że to referendum powinno być we wrześniu, spokojnie w drugiej połowie, powinno być dobrze rozreklamowane, dobra promocja. Natomiast moje stanowisko jest bardzo proste, ja nigdy go nie zmieniłem. E, od lat zresztą, kto mnie zna to wie, że od 15 czy od 10 laty. Ja jestem zwolennikiem spalarni śmieci, ale w racji... Zresztą Komitet Protestacyjny w większości też mówi, że spalarnia śmieci tak, ale nie w tej y, lokalizacji. Czyli pan podpisał się pod tym, co na no tak, spalarni ja, ja spalarni na pewno śmieci, uważam, komitet? że spalarnia śmieci powinna być w innej lokalizacji. No są takie lokalizacje... W Nowym Sączu, na przykład, z rzeki Duna, jest gdzieś w rejonach, nie wiem, no tak już rzucają, czy szukając tam, gdzie nie ma zamieszkania, nie ma domostw, no to gdzieś za firmą Fakro czy za Karbonem można byłoby tam rozważać. Tylko, że to wiązałoby się pewnie z dużymi inwestycjami co do rurociągów wysokoprężnych, no bo trzeba było to, to ciepło przesyłać na, na dłuższe odległości do, do całej sieci MPS-owskiej. Ale oczywiście dyskusja trwa, dyskusja jest otwartą. Referendum, no niestety, jest nieważne. Jak dla Trochę wyrzucono pieniądze w błoto. No tak, mówi się, że. No to i jest tyle. Przynajmniej 250 tysięcy złotych. Które, nie, które niepotrzebnie referendum. poszły, zostały zrealizowane, bo tak jak mówię, to referendum powinno być w miesiącu wrześniu. Natomiast podkreślam, ja uważam, że każdy z nas wie, że co do instalacji, one są ciebie bezpieczne. Natomiast no, lokalizacja, lokalizacja powinna być komfortowa dla wszystkich mieszkańców i akceptowalna przez większość mieszkańców. No ale zobaczymy, co dalej będzie się z tym tematem działo. Ja, ja uważam, że pewnie on nie zostanie odpuszczony, tak podejrzewam, bo widzę determinację z wielu stron. W związku z tym podejrzewam, że jeszcze przed nami nie jedna odsłona tej całej historii. Kolejny temat, dość bieżący nawet, taki dzisiejszy, to jest kwestia geotermii, między innymi w Krynicy Zdroju, czyli też taki nasz lokalny temat. Mhm. Będzie Panie redaktorze, wrzuciało? tak, kilka miesięcy temu ostatecznie upadł pomysł głębokiego odwiertu w Czarnym Potoku i w Krynicy, tym, ty, tego odwiertu na ponad 7 kilometrów. Taki mm, pierwszy w ogóle w Polsce, jeden z, z nielicznych na świecie odwiert będzie realizowany szaflara, też jest ponoć, ponad 7 kilometrowy ehm, Natomiast tutaj, według ministerstwa, była mniejsza szansa na natrafienie go o termie, w związku z tym wraz z panem ministrem Piotrem Dziadzią, wiceministrem e, Ministerstwa Klimatu. Jeszcze wtedy był mi pan minister Kurtyka, a później teraz mamy Panią minister Moskwę, ale także z kolegami parlamentarzystami. Ja jako szef parlamentarnego zespołu do spraw lecznictwa i gminy zdrowiskowych e, tak jakby jesteśmy, czuję się troszeczkę spój ojcem pomysłu tak zwanej geotermii niskotemperaturowej. To znaczy dzisiaj podpisujemy w Rapsy i w Krynicy pilotaż dla tych dwóch uzdrowisk, w którym to będziemy szukać miejsc na terenie tych gmin, gdzie będzie można wykonać krótsze odwierty, zamontować tam wymienniki ciepła, podpiąć lokalne domy, firmy, właśnie do geotermii niskotemperaturowej. To jest pewien substytut geotermii głębokiej, tej głębokiej, tej ciepłej. And z czym to się różni? No tutaj głównie, tak jak panie redaktorze, tam jest mhm. jeden centralny odwiert, z którego wyciągamy tą ciepłą wodę i zasilamy cały, cały system. Tutaj jest sposób, ta sieć jest rozproszona, to są dużo płytsze, to są kilkaset metrowe odwierty, 150-200 metrowe nawet czasami płytrze tam gdzie natrafimy już na to ciepło odpowiednie, w odpowiedniej głębokości. I teraz będziemy szukać, bo pamiętajmy, moi drodzy państwo, specyfika krynicy jest bardzo delikatna, tam są wody mineralne, a więc trzeba bardzo uważnie, zresztą jak saper, szukać tego miejsca, żeby się wbić, żeby nie uszkodzić złóż mineralnych. W związku z tym to jest bardzo poważna operacja, na którą jest przeznaczone wiele milionów później do realizacji, a jak nam się uda pokazać, że ta geotermia niskotemperaturowa zadziała w krynicy i w rapce, no później do tego pilotażu, do tego programu przystąpią inne uzdrowiska w naszym regionie. To jest oczywiście muszyna, między innymi, między innymi też piwniczna, wapienne, czy też inne uzdrowiska, które się też przecież tworzą. No, ja tylko przypomnę, że czynimy z panią Wójt Martą Słaby też starania, żeby i w łabowej. Powstało uzdrowisko, a więc to jest temat żywy, temat ciekawy. Obniżamy emisyjność zanieczyszczenie powietrza, szczególnie w uzdrowiskach, ale jeżeli to nam się wyjdzie też w uzdrowiskach, to przecież można takie rozwiązania przeszczepiać też na miasto, Nowy Sącz. A jakie są podstawy do tego, żeby szukać? Bo na razie to jest, nie wiadomo, czy to będzie możliwe, trzeba będzie szukać. Jakie są podstawy w ogóle, żeby myśleć, że w krynice może być taka Nie. Geotermia ma tą zaletę, że ona bazuje na różnicach temperatur. Na odpowiedniej głębokości już jest odpowiednia temperatura, więc pewność tej inwestycji jest stuprocentowa, tylko trzeba znaleźć teren, żeby można było się wkopać, żeby nie naruszyć złóż mi wody mineralnej, bo to jest najważniejsze priorytetowe dla Krynicy. W związku z tym ta, a natomiast głębokie odwierty te geotermii właściwej, no to tutaj jest już ryzyk fizyk. Tutaj pan minister powiedział, no wydamy 130 milionów złotych, bo tyle by kosztował ten odwiert, a nie jesteśmy pewni, czy trafimy na geotermię odpowiedniej temperatury i odpowiedniego przepływu wody, która zasili cały system tak, jakbyśmy to chcieli. W związku z tym Szaflary, jak Państwo wiecie, miały już inny odwiert, tam wiemy, że jest geotermia, tam jest no, tak zwany pewnik, w związku z tym tam będzie dodatkowy odwier 7-kilometrowy, który wzmocni, zresztą no, Pan Wójt tam jest fenomenalny, Rafał Radziński, a więc generalnie no, tam się pięknie to rozwija, a my tutaj rozwiniemy tą geotermię niskotemperaturową, która też da nam podobny rezultat co do dla domostw, dla firm, które będą mogły się to, pod, to podpiąć, a do zupełnie innym kosztem, zupełnie innymi siłami. Bo to też jeśli już znajdziemy te miejsca, będą piękne środki finansowe na to skierowane mówimy tu nawet o 100 czy ponad 100 milionach złotych, ale zobaczymy ile tego wyjdzie. To nie to, to nie jest kwestia chcieństwa, czy kwestia finansów, tylko to jest kwestia ile takich miejsc, w których możemy się wkopać, znajdziemy w Krynicy i w Rabce. Kilka miesięcy temu były informacje, czy nawet była konferencja prasowa w Nowym Sączu o ogłoszeniu przetargu na dwie linie, jeśli chodzi o Nowy Sącz, hałbówka, linie kolejowe. Od tego czasu może nie było zbyt wielu nowych informacji. Informacji w tej sprawie, czy jakieś wieści, bo chyba z, 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 mój stan wiedzy przynajmniej jest taki, że tych przetargów na razie nie rozstrzygnięto. Szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, podłęże piekiełko jest inwestycją strategiczną, wpisaną nawet w programie KPO i nie tylko. I będzie realizowany. Przetarg, już żebyście Państwo byli świadomi, przetarg to nie jest wykonaj dokumentację, to już dokumentacja zgody budowlane, wszystko już mamy. To jest przetarg, Jeśli wejść chodzi o nowy i wykonaj, sosy, tak, obydwa mhm. te elementy. Są wszystkie przetargi, które będą rozpisywane na podłożu w są w charakterze wykonaj, nie zaprojektuj i wybuduj. A w związku z tym, zaraz po rozstrzygnięciu, wykonawca w ciągu miesiąca Wchodzi na budowę i zaczyna realizację inwestycji i ma na to 3 lata. Wszystkie odcinki będą rozpisane do, wszystko, do przyszłego roku, do czwartego kwartału roku przyszłego, a te odcinki, o których pan redaktor mówi, to są powiedzmy dwa z siedmiu takich największych odcinków. Bardzo istotne, bo to z Miasto Nowy Sącz i modernizacja całego układu w Nowym Sączu i habówka, rapka ten fragment. I tak, był pierwszy przetarg, wyszedł znacznie drożej, później było tak zwana, nazwijmy to licytacją. W drugim etapie, tam ceny spadły, i te ceny są już akceptowalne. I w chwili obecnej czekamy tylko i wyłącznie na rozstrzygnięcie przetargu. Nie ukrywam, że wiąże się to też częściowo z KPO, ponieważ Podłoże Piekiełko jest jedną z strategicznych inwestycji wpisanych w programie KPO. Jak tylko środki z KPO zaczną płynąć, to też Podłoże Piekiełko natychmiast zostanie rozstrzygnięte. To oczywiście jest drugi wariant awaryjny, ponieważ, tak jak mówiłem, to jest jedna z pięciu najważniejszych inwestycji kolejowych w kraju, bo taką, taką uzyskała priorytet. W związku z tym, jeśli i nawet nie wpłynęłyby środki, albo by opóźniały się środki z KPO, to będzie to realizowane z budżetu krajowego. Ale to na, to, na tego, na tą decyzję ostateczną czekamy. Zresztą y, tutaj koledzy, ja akurat miałem inne zajęcia w Sejmie ostatnio, zadali pytanie panu ministerowi Bitelowi. Pan minister Bitel powiedział, że inwestycja jest niezagrożona, y, czeka na rozstrzygnięcie, czeka po prostu na Ostateczną decyzję. I wtedy w ciągu miesiąca zaczynamy pracę i roboty. Mm -hmm. No bo myślę, że jednak osobną kwestią jest modernizacja linii Chabówka nowych są to się wydaje bardziej realne, a jednak podrąże Piekiego to jest budowa całkowicie. Panie nowej. redaktorze, cała sieć jest już rozpisana. Na całej sieci już mamy zgody budowlane. Kwestia rozpisania tak dużych przetargów jest no tych wszystkich specyfikacji, nie tylko jest trudna w związku z tym y, chyba radę, po wakacjach, bodajże w październiku będą następne odcinki rozpisane, a tak jak mówię, do trzeciego, czwartego kwartału roku przyszłego będzie już wszystko. Wszystkie etapy są już y, tak jak mówię, gotowe, jeśli chodzi o dokumentacyjność, teraz tylko przetargi i realizacja, więc naprawdę Podłęże Piekiełko jest niezagrożone. Czyli kiedy pojedziemy? W około godzinę? 3 lata do y, trzeba liczyć tak, że trzy lata do ostatniego przetargu. Ostatni przetarg będzie końcówką przyszłego roku, czyli to z rok 23. Y, powiedzmy, że jakiś poślizg roczny, bo to różne rzeczy się dzieją w czasie budowy, Jakaś, y, jakieś niezaskoczenia mogą się pojawić, a więc... Y, 23, 26, 27, czyli oddanie według mnie realnie podbiorach, to jest tak, jak zapowiadaliśmy, pierwszy, drugi kwartał roku 28. To jeszcze na koniec chciałem troszkę o wojsku. W Wojnarowej, no, kilka miesięcy temu, dowiedzieliśmy się, że zostały sprzedane tereny, ma powstać jednostka wojskowa. Natomiast zaczęły się, powiem w cudzysłowie, na mieście pojawiać takie informacje, że być może jednak będzie to będą to koszary wotu. A nie ta jednostka wojskowa zapowiadana, która miałaby być jednak gdzie indziej. Czy w tym jest wziaręku prawdy, czy to jest totalna błędka? Nie będzie to jednostka WOTU, tu już koryguję, bo oczywiście ten temat jest mi bardzo bliski, bo jak Państwo wiecie, jestem bardzo w niego zaangażowany, w tą sprzedaż nie tylko. Będzie to wyjątkowa rzecz, bo będzie to szkoła WOTU, to będzie górska placówka szkoleniowa WOTU, która będzie tutaj formowana i ona uzupełni jednostkę wojskową, tak? Czyli WOT, zresztą jak Państwo wiecie, wod się już pojawił w Krynicy, osoby w mundurach się już tam gdzieś przemieszczają bardzo często, ale dokonują rekonesansu, za działka będzie grodzona, za też zostanie wynajęty pewien budynek w Korzenę, nie chcę mówić o szczegółach, gdzie za, za, będzie zalążek dowództwa, e, za chwilę pojawią się już takie działania bardziej konkretne, tak, pierwsze to będzie Szkoła Górska wojsko Obrony Terytorialnej, a później ta szkoła będzie wzmacniana, wzbogacana przez placówkę wojskową, tą wojsk regularnych już... Zresztą, wod też jest jedną z rodzajów sił zbrojnych, ale tak jakby, jeśli Państwo to jeszcze rozróżniacie, bo wiem, że są różne opinie, to też powiedzmy będzie wod i wojsko regularne. Ale czy w sensie, to, to jeszcze... wojsko zawodowe nie jest zagrożone. To, nie, które nie, nie było jest, pierwotnie nie jest planowane. zagrożone, tylko to jest kwestia czasu, panie redaktorze, y -hmm. bo sformułowanie jednostki wartej ponad miliard złotych będzie i zakup takich krabów, które mają tam stacjonować, to są 49 ton, to trzeba dostosować drogi. To więc, moje zdanie, to jest realność wykonania bazy głównej wojskowej no dziś też 27, 28 rok, to jest takie najwcześniejsze uformowanie, bo po pierwsze trzeba kupić sprzęt, tak? Te, te kraby muszą zostać wyprodukowane, te potężne wozy e, bojowe. Czyli rozumiem, że to, co pan mówi, można traktować jako dementy, jeśli chodzi o te nie, do, pogłoski, to, jak, że, jak, że, że tylko wod w Pan redaktor robić. zadał pytanie, czy tam jest ziarno prawdy. Ziarno prawdy jest, tak? Będzie to szkoła WOTu, y -hmm. ale nie wod. Jednostka potem... wodu wspaniała, tu zachęcam do rekrutacji, trwa rekrutacja y -hmm. każdego młodego człowieka od 18 roku Życia Dolimanowskiego Batalionu, a więc y, c, tutaj WCR, bo teraz już WKU przekształcił się w WCR w Nowym Sączu, można podejść, zaplikować. Jest to zaszczytem służyć państwu polskiemu, nosić y, szlachetny mundur żołnierza polskiego który jest dla nas patriotów no, wielkim znakiem patriotyzmu i odwagi. W związku z tym zachęcam każdego do tej zaszczytnej służby dla państwa. Mm -hmm. A w Wojnarowej najpierw Górska Szkoła WOD, potem Wojsko Zawodowe. Jeśli wszystko pójdzie, mm -hmm. to, to tak ma w to wyglądać. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem w poniedziałek rano był Patryk Wicher, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję. Wszystkiego dobrego i dobrego tygodnia państwu życzę. Słowo za słowo Poranny gość Radia RDN Nowy Sącz.